Cześć, witajcie. Z tej strony Marcino i zapraszam Was na kolejny odcinek z mojego nowego gospodarstwa na Brzozówce w grze Farming Simulator 22, ale to chyba już wszyscy tradycyjnie wiecie. No ale jak wiadomo, youtuberski obyczaj nakazuje nam, aby się przywitać zawsze w ten sam sposób, tak więc kultywuję ten dziwny zwyczaj. Sam nie wiem dlaczego, ale cóż. Dobra, w każdym razie tak, ostatnio troszeczkę maszyn mi tutaj wpadło na gospodarstwo. Budynki, wszystko też jak widać jest urządzone, tak więc myślę, że czas najwyższy, żeby zabrać się w końcu za jakąś robotę, tak więc myślę, że siuntka na razie nie sobie odpoczywa. Tutaj zresztą, jak widać, pojawił się nowy sprzęcik właśnie specjalnie do 60, tak więc powoli przybywa zajęć do tego weterana polskich pól, a ja póki co odpalam garaż. No i jak widzicie, tutaj pojawił się w miejsce John Deere serii 5M troszeczkę starszy jelonek RK, mianowicie 5090R, który powiedzmy, że wrócił z serwisu w końcu. Tak więc myślę, że w końcu można się, że tak powiem, zabrać za normalne gospodarzenie. Jest dokładnie taki ciągnik, jak powinien tutaj być. Czekajcie, te drzwiczki sobie zamknę. O! Czekajcie, to tak ładować do góry. Dobra, wrzucimy sobie zakres B. Ja muszę podjechać sobie trochę do przodu, podpiąć kosiarkę. Widać za mną tam czai się też zupełnie nowa kosiarka. Mam nadzieję, że ona nie będzie taka zbytnio przesadzona do tego zestawu. Tylko tutaj, jak widać, no dość ciasno mamy w tym garażu, tak więc trochę trzeba będzie się nakombinować teraz, żeby z tym wyjechać. Dobra, teraz tak rewers do przodu. Muszę sobie tutaj podjechać praktycznie po całą przyczepę, dopiero będę mógł to złożyć. Dobra, udało się nie wywrócić opryskiwacza, tak więc kolejny mały sukces dzisiejszego dnia. Kamerkę przełączam sobie na bardziej zewnętrzną. No i jak sami widzicie, tutaj wyjazd z tego garażu jest taki no totalnie na styk, praktycznie na zapałki sobie tutaj na gazetę przechodzę, jak to się drzewiej mawiało. W ogóle ktoś kupuje jeszcze gazety dzisiaj? Tak więc no jak widzicie, pojawiła się na gospodarstwie kosiarka Samasza. Miałem już powiedzieć przetrząsarka albo zgrabiarka, bo ostatnio za dużo pewnych klimatów chyba mi się udzieliło. Tak więc cóż, no KT301, tu chyba w gierce 80 koni mocy zapotrzebowanie. Zresztą mogę nawet wam pokazać tak na szybko, co tutaj w niej można sobie podziałać. Tak więc zrobimy od razu na wstępie szybką prezentację. Czekajcie, wzór. Aha, tutaj jest tablica ostrzegawcza. Kojarzę, że taka kosiarka też była do 19. Nie wiem, czy ten sam model, czy inny. Tak więc tutaj, zresztą tam to było w paczce, z tego co pamiętam, chyba od VDN, a tak? Tak więc to jest tutaj w tym wypadku jest to akurat kosiareczka autorstwa RSK. Dostałem wcześniej troszeczkę na testy, żeby ją tutaj pokatować na polach. Tak więc jak widać, mamy tablice ostrzegawcze ze światełkami. Potem możemy sobie tutaj naklejeczkę w tym miejscu uruchomić, założyć. No i mamy wybierany mechanizm składania, ten jest tradycyjnie w bok do pionu, tak jak to miałem teraz. Można ją tak w bok i w tył, czyli ona się tak składa do boku i do góry, albo po prostu w bok, znaczy w bok i w tył, czyli ona wtedy o 90 stopni się, taki cyrkiel się tutaj robi. I mamy taki zajebiście długi ogon za sobą i po prostu ta kosiarka nam tak mega wystaje. Wybieralne kolory, aczkolwiek myślę, że to tutaj, chociaż na upartego, nie wiem, czy akurat ten model był w takich kolorach, no ale to są takie barwy samaszowe faktycznie. Tak na szybko pierwsze przez brzegu, tak więc tak to sobie wygląda w telegraficznym skrócie. Tak więc dobra, ja się pakuję do jelonka. No i cóż, no skoro mamy spiętą kosiarkę, no to chyba nie trudno się domyślić, że pojedziemy sobie skosić co nieco trawy. W planach mam zrobić z niej kiszonkę. Później te belki zostaną sprzedane do biogazowni, no i wiadomo, będzie z tego jakiś hajs, tak więc będzie się można dalej rozwijać. Gdzieś tam w czasie pewnie jeszcze coś się... Czekajcie. O nie, wy sobie przejedźcie, panowie. Dobra. Drugi półbieg, trzeci, czwarty. Nawet trochę przyspałem, dobra. Zakres C, zakres D. No i jak widać, dojeżdżamy sobie już na miejsce docelowe, bo jak żeby inaczej, no tutaj ogólnie te pola mam tak skondensowane raczej blisko domu. Też chciałbym, żeby ta seryjka tutaj była tak raczej szybsza niż te wcześniejsze, czyli mniej pól, bardziej to wszystko tutaj zbite wokół domu, także faktycznie ta rozgrywka tutaj była nieco szybsza, a nie tak jak do tej pory, że kurczę, cały sezon trwa praktycznie rok czasu, bo tak się to wszystko przeciąga tutaj z tymi robotami, tym bardziej za dużo rzeczy też chcę wam pokazywać.
Dobra, może ją rozbujamy najpierw, jak będzie w powietrzu, tak więc tak sobie te wszystkie tutaj mechanizmy w niej wyglądają i działają. No i co no? Puszczam kawałek WOM. Poszło. Dobra. Myślę, że polecimy sobie na C3. Więc rozpędzamy się z C1, C2. No, nawet C2 myślę, że będzie 14 na godzinę, to aż nadto. Tak więc lecimy z tym koksem. No i co? No, jak widać, tych polskich maszyn tutaj zaczyna powoli przybywać. Ogólnie zaczyna się robić fajny polski klimat tutaj w farmingu. No tutaj w tym miejscu oczywiście od razu podziękowanie dla RSK za kosiarkę i dla Hystyle Modding za owiareczkę, którą dostałem na testy, którą też gdzieś tutaj będziecie mogli w najbliższym czasie oglądać. Tak więc naprawdę powoli to wszystko zaczyna nabierać klimatu. Do tego jeszcze ostatnio od Proxima wpadł mi tutaj ten oto i zacny Jelonek 5R. Tak więc kolejna maszyna, która robi tutaj naprawdę mega klimat. A do tego jeszcze mam w garażu parę perełek pochowanych, tak więc kto obserwuje też fanpage i tak dalej, to też widzi, że coś tam sobie powoli lepiej tutaj do tej giereczki. Tak więc będzie tylko coraz bardziej polsko, mam taką nadzieję. Aczkolwiek mam jeszcze tutaj parę zachodniaków też w zanadrzu, tak więc myślę, że jakiś czas będzie troszeczkę też tutaj takiej polskości, a potem za jakiś czas po prostu wymienimy się na jakieś zachodniaki, bo powiem szczerze, jakoś w farmingu 22 naprawdę bardzo siedzą mi zachodnie maszyny. To jest naprawdę... tak jak w 19 grałem praktycznie cały czas takiego totalnego dziada, tak teraz tutaj w 22 jakoś mi się to wszystko odmieniło i mam ochotę po prostu na takie granie, wiecie, bardziej rozwojowe, bardziej intensywne, właśnie jakimiś bardziej większy, trochę większymi maszynami, trochę bardziej nowoczesnymi, aczkolwiek gdzieś tam staram się, żeby zawsze chociaż ten jeden ciągnik w polskim stylu był, czyli zawsze gdzieś tam jakaś 60 Zetor, czy też inny ciągnik licencyjny od Fergusona się pojawia, tak więc staram się gdzieś tam trzymać cały czas, bo tak naprawdę nawet najlepsze polskie gospodarstwo gdzieś tam zawsze musi jednego takiego gruza mieć do zadań specjalnych, właśnie czy to do wożenia obornika, czy gdzieś tam, nie wiem, do ciągania owijarki, czy zgrabiarki, czy jakiekolwiek innego zadania, czy nawet podciągania przyczep tak naprawdę z jakimś tam materiałem siewnym. To wszystko jest po prostu potrzebne i tak naprawdę myślę, że jeszcze długie, długie lata będą nam te sprzęty towarzyszyć, tak więc siłą rzeczy gdzieś tam w farmingu też się chcę, żeby pojawiały. A gdzieś tam na taką typową polską serię jeszcze przyjdzie czas tak naprawdę z takimi starymi maszynami, bo cały czas czekam na to, aż pojawi się mapa połowa, za którą naprawdę trzymam kciuki, bo to jest mapa, na której naprawdę będzie idealny klimat do dziadowania. Tak więc już gdzieś tam powoli szykują się modziki na moim dysku, tak więc jak widzicie, no już 60 jest, tam gdzieś maszyny towarzyszące sobie zaczynam ogarniać, do tego jeszcze mam w planach 30 przerzucić z 19 do 22, tak więc myślę, że to będzie taki return of dziadowizna, jakby to powiedział amerykański lektor, tak więc tutaj naprawdę myślę, że warto poczekać trochę, aż tak faktycznie siądę na ten polski klimat, to wtedy już to tak pójdzie z pompą, totalnie. No, tak więc się nagadałem, mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Ile czasu ja to w ogóle nagrywam, czy ktoś mi powie? Tak w sumie sobie nie spojrzałem na żaden czasomierz, czekajcie. Nie, tutaj cholera, kamerka mi nie pokazuje czasu nagrywania. Ajajajajajajaj, very źle. Powiem szczerze, tak, kosiarka 3 metry, cały czas się zastanawiam, czy nie jest zbyt duża do tego ciągnika, bo gdzieś tam widzę, że z tymi jelonkami to raczej 2,6 metra latają. Zresztą taki był na początku zamysł, że miał być tutaj Pittinger, jakby to fachowo wypowiedzieć, z akcentem, o ile się nie mylę. Właśnie 2,6 metra, nowa disk miał być tutaj czepiany do tego jelonka, no ale że wpadł mi ten sam aż tak rzutem na taśmę, to stwierdziłem, że grzechem by było nie wykorzystać tej kosiarki, ja już nie chciałem tutaj na szybko teraz zmieniać ciągnik, wymyślać, bo gdzieś tam ta piąteczka mi tutaj naprawdę siedzi. Teraz czekajcie, żeby słupa nie skasować. No dobra, miniemy sobie go teraz tak zgrabnie, mniej lub bardziej. No, nawet się udało. Więc tak jak mówiłem, no
myślę, że mam nadzieję, że nie przesadziłem z tym zestawem. No, gdzieś tam jak po internecie patrzyłem, no to raczej albo duże czwórki latały, albo nawet szóstki z tą szerokością. No, może przesadziłem, nie wiem, nie znam się. No, katalogowo niby 100 koni jest tylko do tej kosiarki zalecane. Jak patrzyłem tutaj w gierce, nawet jest ta moc nieco zmniejszona, tak więc no, wydaje mi się, że powinno to w miarę dawać radę, tym bardziej, że tutaj jakichś dużych górek na tej mapie nie mamy, tak więc zresztą w ogóle powiem szczerze, że ta brzozówka po update'cie oddaje i to strasznie. Jak na osadzie grało mi się całkiem przyzwoicie, zresztą gdzieś tam jeszcze do tej osady myślę, że wrócimy za jakiś czas, bo to gospodarstwo, które tam było, też naprawdę bardzo mi się działo, więc myślę, że tam wrócimy, tak naprawdę ta brzozówka teraz po aktualizacji to jest koks, to jest tutaj Venturio, jeżeli byś to oglądał, to szacun, bo naprawdę niezłą mapę zrobiłeś. Taka piątka z czystym sumieniem w szkolnej skali ocen. Nie jest to mapa jeszcze taka Iber Ales, ale to jest to, na co czekałem gdzieś tam od dłuższego czasu, żeby już można było naprawdę fajnie sobie pograć. Samo te górki, to wszystko nie jest tutaj przesadzone, tak jak było to w niektórych mapach, tylko ten teren nie jest taki turbo płaski, ale też można właśnie, jest troszeczkę górek, można się pobawić skrzynią biegów, a przy okazji też jest na tyle płasko, że na upartego nawet bez kasowania tych domyślnych gospodarstw można znaleźć sobie miejsce na swoje gospodarstwo, tak jak ja to tutaj zrobiłem, tak więc naprawdę jeżeli ktoś się postara, to może sobie tutaj naprawdę zrobić coś w fajnym klimaciku. Bez większego wysiłku, bo tych modów też już naprawdę jest całkiem sporo, tak więc jest czym wybierać. Myślę, że każdy, kto ma chociaż odrobinę wyobraźni, to jest w stanie sobie ukleić fajne gospodarstwo. Tak, i mówi to człowiek, który zerżnął dwa gospodarstwa, skleił je w jedno i mamy tutaj to, co mamy. I do tej pory nie poniósł żadnych konsekwencji z tego tytułu. To trzeba potrafić. Dobra, ominiemy sobie tego słupa. Troszeczkę za wolno się ta kosiarka podnosi. Gdzieś tam człowiek jest przyzwyczajony, że te maszyny tutaj nieco szybciej reagują. Tak więc to jest taki mały... O, przywadziłem teraz słupa. Niestety, tak więc to jest taki jeden drobny minusik. Powiem wam szczerze, że w środku ten jelonek też naprawdę robi fajny klimat, tym bardziej tutaj... Zresztą to jest chyba tak samo jak i w MC tej standardy, widzicie, jak tak sobie zmieniam biegi, tak wajchotronik sobie tutaj chodzi. Dźwignia od tura też nam pracuje, tak więc pod tym względem tutaj jest naprawdę ok. Do tego jeszcze mamy okienko dachowe, Simple IC, tak więc naprawdę... No, czekajcie, boczny okienkach jest? Nie ma. Marcino, za dużo byś chciał. Tak więc tak to sobie wygląda. Myślę, że dobra, rozbijemy sobie ten zestawik z powrotem. C2, hopsa. I co? No ja myślę, że będę sobie tutaj tak jeździł teraz w kółko i ogarniał to koszenie. Troszeczkę mi się free track za bardzo oddalił, aż mi łeb poza szybę zaczął wystawać, bo za bardzo się tutaj rozparłem w fotelu. Tak więc cóż, no ja myślę, że nie będę sztucznie tutaj przedłużał tego odcinka, bo miała być szybka akcja. Tak więc myślę, że na dzisiaj to było na tyle. Myślę, że gdzieś tam następny odcineczek będzie z zgrabiania, prasowania, owijania. Nie wiem, może zrobimy jakąś składankę, się zobaczy, bo tam, tak jak mówiłem, no, trochę sprzętów jeszcze mam do pokazania, a też powiem szczerze, pracuję nad pewnymi modzikami, których tak naprawdę chyba wiodące kanały nawet nie mają na ten moment, tak więc myślę, że warto chwilę poczekać, ja też muszę trochę zagęścić ruchy i wziąć się do roboty, bo naprawdę są... Mam tutaj na dysku pochowane takie rzeczy, których nawet bohaterowie farminga nie mają, dobrze wam znani i podobno lubiani, tak więc myślę, że wszelkie herosy i inne tym podobne kanały będą mogły się schować w najbliższym czasie, jak wyciągnę z garażu to, co tam dla was szykuję. No i co, no poprzechwalałem się tak na koniec, tak więc już myślę, że na dzisiaj to było na tyle. Trzymajcie się na razie, hej. Ja cóż, no, duję oporem, jak nakazuje obyczaj. Trzymajcie się, hej.